Cześć, witamy w kolejnym odcinku Bet Show. W dzisiejszym programie Henryk Kasperczak opowie o Pucharze Narodów Afryki. Wywiad z Janem Chmielewskim, kierowcą rajdowym oraz typy na najbliższe mecze Ligi Mistrzów. Puchar Narodów Afryki wchodzi właśnie w decydującą fazę turnieju. Zobaczcie, co do powiedzenia na temat obecnej edycji ma wybitny piłkarz i trener wielu afrykańskich drużyn, Henryk Kasperczak. Zostały cztery zespoły w fazie półfinałowej Pucharu Narodów Afryki. Czy na tym etapie jesteśmy w stanie wytypować faworyta turnieju głównego? No na pewno bardzo trudno jest zawsze typować czwórki faworyta, ale myślę, że zespoły, które są w tej fazie półfinałowej, pokazały się z tej dobrej strony, bo trzeba powiedzieć, że Nigeria, wyeliminując Wybrzeże Kości Słoniowej, no, zrobiła wielką niespodziankę, bo jest różnica między indywidualnościami, jaki posiada zespół Wybrzeża Kości Słoniowej i Nigerii, ale no, tak w piłce się mówi, że piłka jest nieprzewidzialna i decyduje kolektyw, a nie indywidualności. Następnie no, Ghana bardzo dobrze wygląda. Myślę, że Ghana będzie się zaliczała do tego faworyta, żeby zdobyć te Mistrzostwa Afryki. Dwa zespoły widzę, które mogą się spotkać w finale, to jest Nigeria z Ghaną. Nie zapominajmy o Mali, której kibicuję, bo przecież prowadziłem ją kiedyś. Także no, ta czwórka, to co widzieliśmy w tym turnieju, najlepiej się zaprezentowała i zasłużenie w tej chwili jest w tej puli półfinałowej. No myślę, jedyny problem, który jest w RPA, że nie mogą zapełnić stadionów, prawda, z tego względu, że pojemność tych stadionów jest bardzo duża. Zresztą jak wiemy, wszystkie stadiony oprócz jednego w Johannesburgu, który posiada pojemność 90 tysięcy, natomiast reszta 40 tysięcy, nawet i więcej. I to jest taka trochę bolączka, że brak jest tych pełnych stadionów na tym turnieju, a chciałoby się, bo jak widzimy, te kibicowanie jest tak spontaniczne, tak radosne, tak cudowne, że na pewno atmosfera tych meczy i oprawa tych meczy by była jeszcze lepsza. A jak pan oceni postawę na Kulmy z Górnika Zabrze? Właśnie, cieszmy się, że do półfinału doszła Burkina Faso z dwoma naszymi zawodnikami, którzy grają tutaj w naszej ekstraklasie, czyli na Kulma i Razak Traore, no, zawodnicy, którzy można powiedzieć pokazali się w tej naszej ekstraklasie z tej dobrej strony. Zresztą w Lechii Gdańskiej Razak zagrał bardzo dobry sezon. To samo na Kulma w Górniku Zabrze. Jan Chmielewski to wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych. Z Łukaszem Mordarskim porozmawia m.in. o swojej karierze i o aktualnych wydarzeniach w sportach motorowych. Zapraszamy na rozmowę. Dzień dobry, dobry wieczór. Naszym gościem jest Jan Chmielewski, rajdowy, samochodowy mistrz Polski. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie Janie, poznaliśmy się 7 albo 8 lat temu i odniosłem wrażenie, że ty masz syndrom polskiego piłkarza. Wiesz, co to takiego? Nie mam żadnego pojęcia. Że wiecznie pojęcia. Młody, zdolny, utalentowany i nic z tego nie wynika. Wtedy taki byłeś i teraz nadal taki jesteś. Tak przynajmniej mówią. Młody, zdolny, a młody już nie jesteś, bo trzy dychy na karku. Wiesz co, siwych włosów troszkę przybyło. Trzy dychy na karku faktycznie, ale gdybyś mi te 7 lat temu, a więc wtedy, kiedy zaczynałem, powiedział, że za parę lat będziemy siedzieli i ja będę w tym miejscu, w którym jestem,
to na pewno bym się bardzo, bardzo, bardzo zdziwił i chyba bym nie uwierzył, że tak daleko uda mi się zabrnąć. Oczywiście nie są to łatwe czasy dla sportu, dla motorsportu szczególnie, bo tutaj dlatego, są... że nie ma pieniędzy, czy? No, dlatego, że na trzecią ligę hokeja wydajemy pieniądze. Tej, której nie ma. Tej, której nie ma. A tak poważnie, no dlatego, że nie ma pieniędzy. Generalnie w sporcie, a że motorsport jest bardzo kosztowny, to... no to mamy problem. A twoje umiejętności pozwalają na jazdę w WRC? Czy jeszcze się musisz dużo nauczyć i będziesz miał 40 lat i usiądziesz w fotelu? Zawsze się trzeba uczyć. Czy usiądę w fotelu mając 40 lat? No na pewno nie chciałbym usiąść w tym wieku w fotelu. Michał Kościuszko teraz jeździ w WRC. Ty jesteś gorszy od niego, czy lepszy? Jak się oceniasz? Na pewno nie mam takiego doświadczenia jak Michał. Michał ma doświadczenie już kilkuletnie właśnie z WRC. Jest moim kolegą z Krakowa, trzymam za niego kciuki. Jesteś lepszy czy gorszy? Jestem gorszy. Jesteś gorszy? Nigdy nie startowaliśmy samochodami tej samej klasy. Michał startuje w Mistrzostwach Świata samochodem w tym roku w WRC. Właśnie ze wsparciem tej firmy, od której dostałeś długopis. Kryptoreklama. Także trzymam za niego kciuki. A nie masz trochę poczucia, że jesteś zmarnowanym talentem? Ciągle wracam do tego, co było 7 lat temu. Nie, wiesz, jest tak wielu chłopaków, którzy marzą o tym, żeby startować w rajdach samochodowych i to się im nie udaje, że cieszę się z tego miejsca, w którym jestem, cieszę się z tej szansy, którą dali mi moi sponsorzy i myślę, że tego w żaden sposób nie żałuję tego czasu, który upłynął od naszego pierwszego spotkania. Czym tu się emocjonować, jak najlepszym polskim rajdowcem jest Adam Małysz, skoczek narciarski? Ale on jest najlepszym rajdowcem, mówisz o rajdach terenowych. A my jeździmy w rajdach płaskich, więc nie znam się na tamtej kategorii. Myślę, że pominąłeś też Hołka, który no troszkę nieszczęśliwie zakończył Dakar. Który wypada gorzej niż Małysz, gość, który całe życie skakał na dwóch deskach. Nie, no spokojnie, muszę tutaj bronić Hołka. Miał szansę powalczyć w Dakarze o dobry rezultat, a Adamowi należy się faktycznie duży szacunek, bo z dwóch desek wsiadł za kierownicę i bardzo dobrze sobie tam radzi. To jest dowód tego, jak profesjonalnym jest sportowcem. A nie boisz się, jak Kamil Stok skończy karierę skoczka narciarskiego? Dobrze by było, żeby przyszedł do rajdów płaskich, bo wtedy popularność dyscypliny. Ale wtedy zawsze będziesz drugi. Co najmniej drugi. Będzie się z kimś ścigać. Byłeś no dobra, dawaj złośliwy, tą czapkę. A ja właśnie z dobrego serca chciałem ci podarować czapkę, bardzo proszę. Betsonówka, najnowszy model, full wypas. Ale poczekaj, gdzie jest przód? Tutaj? Tu jest przód, tak. Ale wiesz co? A mógłbyś wystąpić tak w jakimś rajdzie? Na przykład Barburka jest teraz. Wiesz, że zawsze marzyłem o takiej... To mocno noszona ta czapka jest, czy nie? A tylko ja nosiłem. Poczekaj. Ale to trzeba, ślady łupieżu się trzepią. Poczekaj, dobrze, rozmiar XL, bo ja mam, wiesz, tak jak powiedziałeś, tutaj... Dużo żelu na głowie. Nie, no kawał, wiesz, beretu. Więc trochę się obawiam, czy... Dam radę. Dasz radę, na pewno. Ale wiesz, że zawsze marzyłem o takiej czapce? Teraz napijesz tej herbatki, tak jakbyś chciał. Czekaj, może... Dziękujemy raz jeszcze. Janek Chmielewski, rajdowy, samochodowy, mistrz Polski. Czytam z kartki, bo to długie. Dziękuję. Przed nami faza pucharowa elitarnej Ligi Mistrzów. Specjalnie dla Was redaktorzy Daniel Karaś i Norbert Tkacz typują pierwsze 4 mecze, które zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu. Jeśli zostawimy ten skuteczny atak Manchesteru z tą dziurawą obroną Realu Madryt i brakiem Ikera Casillasa na bramce, to może okazać się, że Manchester będzie tą zaporą nie do przejścia dla Realu. Ja typuję
przejście i wygraną Manchester United, bo jest to zespół, który jest poukładany, dobrze zbalansowany na każdej pozycji. No i przede wszystkim postać Alexa Fergusona, który też dąży do tego, by wygrać kolejny triumf z Manchesterem na arenie międzynarodowej. Tutaj będziemy mieli zderzenie tej takiej, można powiedzieć, w tej chwili doskonałości włoskiego futbolu, jakim jest Juventus, z taką bardzo silną wiarą w sukces, taką żarliwą kibicowaniem kibiców. To może również zdziałać cuda, jednak powiem szczerze, że racjonalnie ja raczej bym tutaj widział jako zwycięzcę Juventus, chociaż oczywiście serce by chciało, aby mecz ten przebiegał troszeczkę inaczej. Borussia Dortmund to jest taki klub, który budowany po dużym krachu finansowym dąży do tego, by po tym, jak pokazał się świetnie na arenie krajowej, osiągnąć również coś w Europie, i wygląda na to, że ten sezon może być dla Borussii jeszcze bardziej udany, bo Szachtar Donieck to jest drużyna w zasięgu Dortmundczyków i ja obstawiam awans Borussii Dortmund. Jeżeli zaś chodzi o Walencję, ona w tym sezonie w lidze hiszpańskiej troszeczkę rozczarowywuje, chociaż z drugiej strony może przeciwstawić też jakąś tą wiarę w sukces. Ostatni mecz z Barceloną, no wyszedł im, był to jeden z lepszych meczów, jakie rozegrali w tym sezonie. Być może na fali tego korzystnego dla nich rozstrzygnięcia w tym spotkaniu również postawią twarde warunki zespołowi z Francji. Reasumując, jednak mimo wszystko bardziej wierzę w to, że Zlatan Ibrahimowicz strzeli kilka bramek w Walencji, dlatego też typuję zwycięstwo PSG. W dzisiejszym odcinku BetShow to już wszystko. Mamy nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Życzymy Wam wysokich wygranych i do zobaczenia za tydzień.